Czy faktycznie wszyscy twórcy biorący udział w konkursie to ludzie niepokorni? Powiedziałbym tak. Bardzo bym się cieszył, gdyby tak było, ponieważ wydaje mi się, że pokory jest za dużo, zdecydowanie, i za mało jest dla mnie ogólnie odwagi. A gdzieś to jest dla mnie jakby równoznaczne. Także te filmy, które oglądamy, są niepokorne. Mam nadzieję, że te, które zostały do obejrzenia, będą jeszcze bardziej niepokorne. A jakimi kryteriami kieruje się pan przy ocenie filmów konkursowych? Przede wszystkim jeden z moich wykładowców kiedyś powiedział, że on jak gdyby patrzy, jak reaguje jego ciało na to, i myślę, że to jest w jakiś sposób adekwatne i się odnosi chyba do wszystkich. Po prostu podstawowym kryterium jest to, czy film na nas działa, czy nie. Oczywiście zdarzają się filmy, które nie są oczywiste i w jakiś sposób na nas działają. Czasami nie jesteśmy w stanie jak gdyby nawet wyeksplikować, co to jest, prawda? Ale czujemy, że jest jakaś magia, jakaś energia. Także takim podstawowym kryterium jest to, czy film nas dotyka w jakiś sposób i co z nami robi. Ile w pańskiej opinii o filmie jest obiektywnej oceny, a ile subiektywnego spojrzenia? Ciężko jest tak naprawdę powiedzieć, bo wiadomo, że jak gdyby naszym takim narzędziem jest nasz gust, prawda, w ocenie filmów. I w momencie pewnie, kiedy będziemy o tych filmach już rozmawiać, będziemy się prawdopodobnie nie zgadzać i wtedy będziemy musieli, że tak powiem, sięgnąć do tego obiektywizmu i postarać się być obiektywnymi, prawda, godząc się na... próbując zrozumieć argumenty innych na przykład, prawda? Czyli wbrew powiedzeniu, o gustach się nie dyskutuje, pierwsze dyskusje już rozgorzały. Czy już państwo wymieniacie opinie na temat pierwszych obrazów? Pomalutku zaczynamy o nich rozmawiać, na razie bardzo nieśmiało. Myślę, że jak gdyby szykujemy się i zbieramy się na tą taką ostateczną rozmowę i tam będą iskry lecieć. W tych czasach mówi się, że każdy może zrobić film za pomocą aparatu, smartfona, ale czy każdy może zrobić film, który ma szansę na wygraną w konkursie? Ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, bo prawdopodobnie jest coś takiego, że nie wiem, ktoś ma w sobie jakąś wrażliwość i zdarza się, że zrobi film niesamowicie świeży i jak gdyby dobrze go zrobi w sposób profesjonalny, poruszający i tak dalej. Natomiast no, jak gdyby ja wierzę w jakąś edukację mimo wszystko i wierzę, że gdzieś ta droga, że najpierw trzeba poznać gramatykę, żeby ją łamać, że to mi się gdzieś sprawdza. Oczywiście zdarzają się takie talenty samorodne, ale to chyba jest rzadkość. Jednak ta ścieżka taka, że najpierw trzeba znać gramatykę i później ją w jakiś sposób łamać, to się chyba bardziej sprawdza.